Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem wyjątkowym. Niecały rok temu razem z małżonką postanowiliśmy kupić ten budynek, który akurat był na wolnym rynku. Kupiliśmy go, postanowiliśmy go zagospodarować. To jest takie déjà vu, proszę Państwa, bo będąc prawie 20 lat temu, na początku lat 90. ten budynek, pamiętam, za 1% sprzedawaliśmy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, po dawnej szkole podstawowej numer 13. Historia zatoczyła koło. Budynek, który kiedyś podnosiłem do gospodarza na cele oświatowe, znowu taką funkcję. Do czego służy kryokomora? Kryokomora to jest specjalistyczny sprzęt, wymagający dosyć dużych nakładów finansowych, ale jednocześnie dający pacjentowi dosyć duże zdolności do regeneracji. Pozwala ona nam nie tylko na leczenie, ale też na profilaktykę, żeby nie dochodziło do żadnych zakażeń, żeby organizm był bardziej odporny, żeby móc zwiększyć tego zdolność regeneracyjne i zdolności lecznicze. Jeżeli pacjent jest chory, to zwiększa jego siły witalne, jeżeli chodzi o układ krążenia, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, poprawia układ, poprawia oddychanie tak naprawdę, czyli zwiększa przyjmowanie ilości tlenu, a co za tym idzie, regeneracja sama w sobie. Jeżeli chodzi o kryokomorę, to jeżeli w środku się znajdzie pacjent, to odczuwa jakiś szok związany z temperaturą? Nie. Temperatura od 60 do 120 stopni zawsze powoduje szok organizmu. Jak wychodząc na minus 20, półnago, wiemy, jaka jest reakcja. Natomiast przy takich temperaturach, przy ruchu, bo w kryokomorze trzeba się ruszać, na szczęście, odczuwanie tej temperatury nie jest tak duże. Natomiast jest to na pewno dla organizmu szok i takim ma być. Ten szok jest najważniejszy, żeby spowodować odpowiednie reakcje organizmu i odpowiednie leczenie. Takie ośrodki powstające jak ten zwiększają możliwość pacjenta na dostanie się na rehabilitację. Zwiększają możliwość też na leczenie jego i powodują, że i tanim kosztem jesteśmy w stanie prowadzić profilaktykę i leczenie społeczne.